Dzień dobry, witam serdecznie z Radomia. Od dzisiaj rozpoczynamy turniej Dywizji B o awans dwóch drużyn do wielkiego finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, która odbędzie się w przyszłym roku na Podkarpacie. Podkarpacie jest organizatorem Olimpiady Zimowej. Będzie turniej chłopców w Przemyślu. Które z tych dziewięciu kadr brakuje warmińsko-mazurskiego? Nie mi to oceniać, ale wielka szkoda mi tych chłopców, którzy nie mogą tutaj być. Ktoś im odebrał marzenia, bo przecież każdy chce reprezentować barwy swojego województwa, każdy chce być na Olimpiadzie Młodzieży. No ale to nie ja decyduję o tym. Pozdrawiam wszystkich chłopaków, wszystkie kluby z warmińsko-mazurskiego. A my tutaj za chwileczkę rozpoczniemy olimpiadę, gramy w dwóch halach, bo to 9 drużyn, dwie grupy, gramy mecze w grupach, a później krzyżówki drużyny z pierwszego miejsca, z pierwszych i drugich miejsc na krzyż grają o awans do finału, a tylko dwie awansują. No niestety nie będzie meczu o dziewiąte miejsce i ta drużyna, która tutaj zajmie dziewiąte miejsce, będzie miała jeden mecz mniej. Trudno. Dwie najlepsze drużyny awansują. Ja tu nie będę wskazywał, kto jest faworytem, kto nie jest. Wszyscy chłopcy mają po lat 13 i mniej. Wszyscy walczą, wszyscy są ambitni, wszyscy są utalentowani, bo to kadry wojewódzkie, wyselekcjonowani w swoich klubach. Niektórzy dojdą później, bo może mają mniejszą siłę przebicia, może później dojrzewają, może ktoś ich tam nie zauważył. Głowa do góry, walczycie o własny wizerunek. Jak nie dzisiaj, to jutro, jak nie jutro, to pojutrze, byleście grali w kadrach narodowych. Bo właśnie turniej Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży to turniej, który przygotowuje trenerów, skautów, całe sztaby do wyszukania perspektywicznych, utalentowanych zawodników, którzy będą później reprezentować barwy narodowe. Wczoraj był mecz Polska-Szwajcaria, Polacy wygrali w Lublinie. No i zdecydowana większość tych zawodników, którzy wczoraj biegali po parkiecie, nie będę tutaj wymieniał wszystkich, pozdrawiam ich serdecznie, to chłopcy, którzy brali udział w kadrach wojewódzkich, doskonale mnie pamiętają, jak ja zaczynałem. Tak, proszę Państwa, od roku 2008, od rocznika 93, po dzień dziś, nieprzerwanie, 16 finały, 16 lat. Moje marzenie, jak to mówiłem z chłopakami, jest dotrwać do 20 lat z kadrami wojewódzkimi. To jest, zawsze mówię, będę powtarzał, to jest moje oczko w głowie. Za chwileczkę pierwszy mecz, niech wygra lepszy, niech wygra koszykówka, niech wszyscy zdrowi wrócą do domu. Specjalnie dla serwisu koszykówki, tutaj z Radomia pozdrawia Zibi. Najlepszych sędziów, witam serdecznie.